Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak wymyślać i robić fajne rzeczy. Niedawno ja i Fundacja Można Zwariować. Dostaliśmy zaproszenie do takiej jednej inicjatywy, w ramach której poprowadziłam warsztat. I na początku, jak zostałam do niego zaproszona, to pomyślałam sobie, że ja nic nie wiem na ten temat i nic nie wiem na temat leadershipu, przywództwa, i że to w ogóle że nie wiem, dlaczego miałabym w ogóle o tym mówić. A później poszłam na spotkanie z osobą y, bardzo wykształconą w tym kierunku, z którą o tym rozmawiałam, która powiedziała: No, to powiedz mi, jak, jak tworzysz rzeczy. I jak ja opowiedziałam, to ona powiedziała: A, to się nazywa taka i taka metoda przywództwa. Więc pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, no to może po prostu zbiorę te wszystkie rzeczy, które sobie myślałam i do których doszłam, albo które powiedzieli mi znajomi i przyjaciele, i podzielę się nimi po prostu z tymi osobami na tym warsztacie i tyle. Później zrobiłam ten warsztat w jednym miejscu. To była kompletna porażka, o której Wam zaraz powiem, później zrobiłam w drugim miejscu i to był świetny sukces, więc pomyślałam, że w sumie skoro już to wszystko przemyślałam, spisałam i stworzyłam prezentację, to mogę się nimi podzielić również z Wami, więc mam nadzieję, że Was to trochę zainteresuje i da Wam trochę materiału do przemyśleń. Tak, a jeśli myślicie, że um, temat przywództwa i leadershipu Was nie dotyczy, to, um, to nie musi chodzić o jakieś... Prezesów fundacji jak Kleo, tylko może też nawet chodzić o, wiecie, bycie przewodniczącym koła naukowego albo klasowej gazetki, czy tam szkolnej gazetki, czy bycie nawet czasami takie umiejętności można wykorzystać w nie wiem, organizowaniu jakiegoś wydarzenia dla znajomych, bo na przykład nie wiem, organizujecie wspólny wyjazd, Dokładnie. albo macie opcję być na pozycji menedżerskiej w waszej firmie, co, co też często się zdarza i coraz częściej, a, a często nie idzie za tym żadne wykształcenie pod kątem właśnie zarządzania ludźmi, więc myślę sobie, że to. Tak zakładam, że to, o czym powiesz, będzie w zasadzie bardziej przydatne, niż by się mogło wydawać. Tak, totalnie się z tym zgadzam. Na początek jeszcze chcemy podziękować naszym patronom i matronkom. Tak, i są to w tym miesiącu Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. To są oczywiście nasi patroni i matronki z tego e, najwyższego progu, czy tam prawie najwyższego, ale dziękujemy wszystkim innym wspierającym nas, e, również tym wspierającym nas dobrym słowem i, i słaniem podcastów w świat. Możecie dołączyć do naszego Patronite i otrzymywać od nas co miesiąc newsletter z poleceniami całej Fundacji Można Zwariować. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. A jeśli chcecie wesprzeć nasze indywidualne wydawnictwa, to w opisie do tego odcinka również znajdziecie linki do książek, które ostatnio wydałyśmy Ani, przewodnik po emocjach i moja clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. Bardzo Was do tego zapraszamy. No a jeszcze zanim zaczniemy temat, to powiedz, z czym zaczynasz, Ania? Ja zaczynam z myślą o truskawkach, które zaraz zjem, jak skończymy nagrywać ten odcinek. I ogólnie truskawki niesamowita rzecz, najpyszniejszy owoc. Niestety mam trochę uczulenie na nie, na nie i w zasadzie mam uczulenie na dużo rzeczy, więc nie wiem już, czy, co, co zadziała, czy, czy tym razem to truskawki, bo mam wrażenie, że ta alergia z dzieciństwa już trochę przeszła. Tak chyba w ogóle często jest, że, że te alergie się samoczynnie wy, wygaszają, ale pamiętam, jak byłam dzieckiem, to nie mogłam zjeść na przykład więcej niż dwie truskawki na początku sezonu, bo miałam po prostu wysypkę straszną. Ale na szczęście już mogę jeść kilogramy truskawek. A ty z czym zaczynasz? Ja od jakiegoś czasu mówiłam Wam, że się taka czuję dziwnie, jakaś pogubiona, zagubiona i nie wiem sama. I już kilka osób mi mówiło, może to sygnał wypalenia. I ja myślałam sobie, co nie? Ja nie mam wypalenia. No, wow, niesamowite, ale chyba ja też mam wypalenie. I tak jak myślałam, że nie pojadę w tym roku na wakacje, to jednak wczoraj zdecydowałam, że może jednak pojadę na wakacje. O, oh, wow, super. Ja jestem fanką wakacji. Jadę jutro. Znowu? No, z długim Naprawdę? Tak, z długim weekendem. Boże ciało w czwartek. Oh my god, teraz jest po prostu non-stop, długi weekend. To prawda, jest. jest Nie cały, cały czas jest długi weekend. Non-stop, jak po prostu wymieniam Każdy jednego miesiącu. maila i wymieniam drugiego maila i znowu jest. A to wtedy niebo, długi weekend. Boże, ludzie, to kiedy wy pracujecie? O, to tak a propos, widziałam super dokument. Nie był jakiś może taki groundbreaking, ale ciekawy. Teraz na Millennium docs Against Gravity, After Work. I właśnie opowiadał o tym, jak w różnych krajach, w różnych kulturach, jakie jest podejście do pracy i do urlopu. I co ciekawe, na przykład. O, jest takie różne. Tak, że na przykład w Stanach ludzie na no, masowo nie wykorzystują swojego urlopu, mimo że i tak mają tego urlopu dużo takiego płatnego, dużo, dużo mniej niż w Europie, przeciętnie. A z kolei. I to, Bo oni mają sick leave. Ani urlopu macierzyńskiego. Tak, i podobna sytuacja jest w Korei, gdzie, gdzie ludzie pracują po 12-15 godzin normalnie na etacie. E, i, I w ogóle to jest, no są strasznie przepracowani, i, i, i może nie wiem, Korea wydaje się super ciekawym miejscem, ale na pewno nie do życia i pracy natomiast zupełnie inną sytuację przejawiają młodzi Włosi, którzy, chyba 30% Włochów w takim young adults, czyli tych młodych dorosłych, w ogóle nie pracuje. Jest jakby świadomie bezrobotnych, imprezuje i mieszka z rodzicami. I, bo ich na przykład rodzice mają jakiś taki pokoleniowy majątek, typu nie wiem, mieszkania, tak, jakieś tam rzeczy. I oni nie muszą pracować. I jest to dla mnie przerażające, bo wydaje mi się, że no nie wiem, te pieniądze się skończą może kiedyś, ale też po prostu, że jakby co potem zrobisz ze swoim życiem, jeśli się jakoś tam nie uczysz, nie próbujesz jakiejś pracy, więc bardzo, bardzo dziwne to było dla mnie i zaskakujące, ponieważ znam kilka osób z Włoch, i te osoby są bardzo ambitne i właśnie nie wiem. Podróżują po Europie, ale po to, żeby się uczyć, i wchodzą na różne uniwersytety, mimo że mają właśnie tam po już około 30 lat. I może to jest trochę po części właśnie też takie unikanie pracy, że, że uczę się kolejny uniwersytet, to teraz sobie pojadę do Berlina, a teraz do Londynu, a teraz gdzieś tam i chodzę na kolejne jakieś kierunki. Ale no może to się łączy jakoś z pracą. no Więc taka, taka, taki off-top. No dobra, a, przech a przechodząc do. Tematu naszego dzisiejszego odcinka. Może to tak brzmi bardzo, jak, jak bardzo duża rzecz, właśnie to przywództwo, ale tak jak Ania wspomniała wcześniej, to może być, dotyczyć właśnie wielu takich bardzo przyziemnych sytuacji. Nawet po prostu bycia mamą i zarządzania domem. Albo tatą. Albo tatą. Bycia rodzicem po prostu i zarządzania domem. Już niedługo nasza seria o rodzicielstwie, ale. To jeszcze. Stay tuned. Zostańcie ztiulowani. Stay tuned. <gry> mm. I chciałabym w ogóle zacząć od tego, co słyszę od moich znajomych. Mam kilku takich znajomych, którzy których pytam o takie różne rady związane ze startupami, bo oni już mieli swoje doświadczenia i zrobili dużo rzeczy, im, i coś im się udało, coś im się nie udało, ale też są po prostu mądrymi osobami, więc czasami sięgam po ich radę jedna z tych osób, jak już da mi tę radę i już mi powie, co uważa, i jak. Co uważa za dobre, co uważa za złe, jak, jak ona zrobiła, jakby zrobiła w tej sytuacji, itd., dalej. to na koniec mówi. Ale pamiętaj, że z tego, co mi wiadomo, to nie siedzimy teraz w moim private jetcie, więc to tak samo może być dobra, jak i zła rada. W takim znaczeniu, że no, skoro nie siedzimy w jego private jetcie, no to znaczy, że jemu się nie udało zrobić czegoś tak ogromnego, żeby. Żeby miał swój prywatny samolot. Tak, tak. A mój drugi znajomy mówi: Jak już udzieli mi te, tej rady, to często mówi, ale pamiętaj, że moja rada jest warta tyle, ile za nią płacisz. Więc pamiętajcie, że wszystkie moje rady są również warte tyle, ile za nie płacicie. Wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj powiem, wywodzą się z moich bardzo różnych doświadczeń, dlatego że Moje doświadczenia rozpoczęły się w aktywizmie i wolontariacie, dlatego że na samym 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 początku byłam w ogóle wolontariuszką w Polskim Czerwonym Krzyżu i w muzeum Polin. Później pracowałam jako modelka, a już później założyłam fundację Można Zwariować, prowadzimy ten podcast, założyłam startup i to wszystko powstało zupełnie od zera. Później też byłam aktywistką w Extinction Rebellion czy w ogólnopolskim strajku kobiet, odpowiedzialna za bardzo konkretne elementy i inicjatywy, które były w ramach mojego, mojej odpowiedzialności i mojego zarządzania. Więc właściwie zorientowałam się, że wszystko co robiłam w każdej z tych sytuacji, zazwyczaj może wynikało to też często z mojej niecierpliwości, że po prostu coś uważałam, że powinno zostać zrobione, a nie zostało, więc no dobra, no to ja już to zrobię, yy, i zaczynałam to robić. No, ale od tego, że pomyślisz sobie, że coś powinno zostać zrobione i nie jest, i weźmiesz tę inicjatywę po to, żeby zorganizować, żeby stworzyć całą organizację wokół tego, przekonać inne osoby do tego, żeby chciały robić to z tobą i jeszcze zarządzać tym, że to się dzieje, to nie jest krok pierwszy i krok drugi, tylko to jest trochę większa droga. Więc właściwie, jak to się stało, że te wszystkie osoby, a też yy, chciałabym zauważyć, że wszystkie organizacje, które prowadzę, czy fundacja można zwariować, podcast również, ale też mój startup, są stworzone z osób, które nie były wcześniej moimi bliskimi znajomymi. To nie było tak, że miałam grupę przyjaciół, która po prostu razem stwierdziła, że dobra, no to musimy to stworzyć, i tak się stało. Tylko finalnie dzisiaj to są osoby, które wcześniej się nie znały. To była rekrutacja z osób, które nie znały się również między sobą. Więc tworzenie organizacji w ten sposób wcale nie jest łatwe. A szczególnie przekonanie osób, które są kompetentne, które mają różne umiejętności, do tego, żeby chciały robić to z tobą. I ja trochę nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużym przedsięwzięciem to jest. I zazwyczaj to wynikało po prostu z mojego dużego entuzjazmu do tego, żeby robić rzeczy, a ten entuzjazm przekładał się na inne osoby i one, i one po prostu chciały do tego dołączać. I właśnie jak tłumaczyłam to tej osobie, której wspomniałam wcześniej, to ona powiedziała tak, to się nazywa metoda ACT leadership. I pomyślałam sobie, w porządku, nigdy o tym nie słyszałam i nie wiem na czym to polega, więc uznałam, że nie będę o tym czytać do momentu, kiedy nie przeprowadzę tego warsztatu, bo chciałabym, żeby bazował on na moich przemyśleniach, a nie na teorii. Dlatego, że ja nie jestem specjalistką od leadershipu, a rozmawiałam z osobą, która napisała pięć książek na ten temat, tylko chciałam, żeby to były moje praktyczne przemyślenia na temat tego, jak robić rzeczy w większej skali i jak je tworzyć. I pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, to w ogóle jak znaleźć taką rzecz? Ale taką rzecz, czy co? Jak znaleźć to, czym się będziesz zajmować? Czyli jakby dlaczego na przykład to, co robię, zakładam fundację, która będzie w obszarze zdrowia psychicznego. Przecież jest milion innych dziedzin i milion innych pomysłów. I dlaczego to będzie właśnie to? I milion innych ważnych spraw. I milion innych ważnych spraw, ale też ważnych rzeczy do załatwienia, ale też dlaczego ja będę tą właściwą osobą do tego, żeby robić akurat to. Mhm. Na pewno ko kojarzycie ten ko koncept ikigai? Czyli takiego japońskiego e, szukania tej właściwej rzeczy. I jakiś czas temu też widziałam taką rozmowę z samym Oltmanem. Może pod, podlinkuję ją w opisie do tego odcinka, w którym on kazał swojemu bratu zrobić wywiad ze sobą, bo nie mógł sam zrobić wywiad ze sobą. Okay. E, I sam Oltman to jest twórca OpenAI. I on e, też przedstawił coś takiego, co, co jakoś tak dobrze zobrazował w trzech obszarach. Czyli, żeby zidentyfikować to, co lubisz robić. To, w czym jesteś dobre, dobry, i gdzie jesteś w stanie stworzyć jakąś wartość dla świata. I mi się wydaje, że to są takie trzy bardzo podstawowe, ale trafne rzeczy, które są w stanie, jeśli wszystkie nakładają się na siebie, są w stanie pomóc ci zna znaleźć właśnie tę rzeczy. I czasami yy, myślenie o tym w taki bardzo prosty sposób to jest to, co działa. A też im więcej masz ekscytacji do tego, dlatego że to lubisz, ale też dlatego, że czujesz, że jesteś w tym dobra. To jesteś w stanie zaangażować inne osoby, które po prostu będą za tobą iść. Bo ja nie miałam takiego poczucia, że wiesz, że tutaj mam tę taką inicjatywę, można zwariować i, i właśnie muszę z tego stworzyć jakąś organizację. Ja nie sądziłam nawet, że stworzymy z tego jakąkolwiek organizację. Po prostu chciałam zrobić jedną kampanię społeczną. Ale przez to, że wiem, że jak interesują mnie rzeczy i że czuję, że one muszą zostać zrobione, no to zaczynam o nich mówić w każdej sytuacji. Bo będę mówić tylko o tym, co mnie interesuje. Więc w każdej sytuacji, w której jestem, zawsze mówię o tym, co robimy. I to zostawia takie haczyki w rzeczywistości, takie przynęty w rzeczywistości, na które później ktoś może reagować, wiesz? I trochę tak sobie myślę o tym, że, że to nie chodzi o to, że musisz wymyślić, jak kogoś przekonać, żeby robił to z tobą, bo ta osoba musi sama chcieć. A im bardziej to jest ciekawe, ekscytujące, interesujące dla tej osoby, to ona po prostu sama będzie chciała. I tak właśnie powstały mhm. nasze organizacje. Tak, no myślę, że to jest też oczywiście duży przywilej, że można, um, że możesz na przykład założyć coś, co będzie jakąś tam realizacją i zawodową, i pasją, i tak dalej. Ale to też niekoniecznie musi się przekładać na całe czyjś, całą czyjąś działalność, bo to może być nawet właśnie jakaś, nie wiem, mała organizacja aktywistyczna, albo jakiś, um, jakiś mały biznes, który robisz po godzinach i może robisz go z kimś, może go um, rozwijasz powoli, i najpierw robisz sama, e, to może być cokolwiek, to może być właśnie jakaś organizacja studencka e, i myślę sobie, że ludzie potrzebują też właśnie takich um, czasami takich. Koniów pociągowych, nie wiem czy to jest dobre słowo, może mało eleganckie, ale kogoś kto, kto po prostu będzie, jakby weźmie tą odpowiedzialność za to, że będzie to trzymał w ryzach, nie? Że jest dużo. Ja mam takie też wrażenie, e, nawet patrząc na moją działkę, że jest dużo osób chętnych do działania, ale każdy trochę oczekuje, to co mam zrobić. Tak, nie? Tak, że, tak. że jakby Dokładnie. mało osób e, chce wziąć tą odpowiedzialność za to, żeby. Żeby jakby pociągnąć jakiś temat, nawet tu nie chodzi o pociągnięcie całej organizacji, tylko może właśnie jakimś, jakąś jej część, jakiś projekt, nie? Czy, czy właśnie jakiś, um, no jakąś inicjatywę I, i chyba właśnie to wynika z tego, że z jakiegoś lęku i strachu przed tym, że nie wiemy jak się za to zabrać, czy, czy jakiegoś takiego oczekiwania, że coś... Pójdzie nie tak albo nie damy rady. Ale też myślę, że w pewnym stopniu po prostu z temperamentu. Wiesz, że są osoby, które właśnie są bardziej niecierpliwe i bardziej chcą brać inicjatywę i bardziej chcą. Robić rzeczy i, i sprawiać, żeby one się działy, a są osoby, które wolą przyjść i wolą mieć powiedziane, co zrobić. No wiesz, są osoby, które mają własną działalność gospodarczą, są osoby, które lubią pracować w korporacji, bo właśnie mają te konkretne ryzy i nałożone ramy. Mhm. I to jest dobre i to jest dobre. Zależy od tego, co ci pasuje, ale faktycznie też na przykładzie można zwariować fundacji. Kiedy poszerzałyśmy zespół i rekrutowałyśmy do niego nowe osoby, to mi też bardzo zależało na tej samodzielności. I tak jak na jednym z pierwszych naszych spotkań, od razu powiedziałam, że, że mi jednak zależy na tym, żeby to była partnerska współpraca, bo ja nie chcę komuś mówić, to ty zrób plik, a ty zrób... Coś tam, a ty się zajmij tym, a ty napisz maila. Tylko ja bym chciała, żeby to była partnerska współpraca, w której to jest tak samo moja fundacja, jak Ani Fundacja, jak Jowity Fundacja, jak Doroty Fundacja, że jakby każdy ma takie poczucie odpowiedzialności, dlatego że w momencie, kiedy wszyscy nie mają takiego poczucia odpowiedzialności za tę organizację, tylko ta osoba, która ją założyła, to tworzy się mnóstwo takich niepotrzebnych sytuacji. A myślę, że jakby w, szczególnie w inicjatywach, które są prospołeczne, to jest bardzo istotne. Ale myślę, że też y, kończąc już ten jeden wątek, y, to myślę, że też warto po prostu robić to, y, czego chcą ludzie. Make Something People Want to też jest hasło Way Combinator, akceleratora startupów, dlatego że y, możesz mieć najfajniejszy projekt i najfajniejszy pomysł, ale jeśli ludzie go nie potrzebują, no to on będzie sobie po prostu gdzieś tam dryfował. I ty nie będziesz mieć takiego zwrotu właśnie z tego, że twoje zaangażowanie coś produkuje i innym to się podoba, a to jest jednak ważne, taka walidacja, no nie? No tak, jakieś poczucie sprawczości to daje, że, że ktoś korzysta z, na tym, co robimy, albo z tego, co robimy. No i też kolejnym tutaj punktem w moich przemyśleniach, takim, który mi się wydawał bardzo ważny, to było to, że jeśli chcesz być dobrym liderem albo liderką, to musisz najpierw zaopiekować się sobą. Wypisałem tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, ale niedawno Tim Ferris wysłał taki swój newsletter, i on w tym swoim newsletterze często umieszcza jakiś jeden cytat, nad którym się zastanawia. I w sumie ten cytat to też było to, co dotyczy, dotyczy tego właśnie, o czym mówię: Czyli Be Regular and Orderly in Your Life so you may be violent and original in your work i w sumie to się dokładnie do tego sprowadza że uważam że jeśli ułożysz sobie siebie i swoje samopoczucie i swoją rutynę na tyle żeby mieć w niej takie poczucie bezpieczeństwa i oczywiście to może nie działać dla każdego ale ja mam wrażenie że u mnie to się sprawdza że im mam lepiej poukładane takie życie prywatne od tego że mam rutynę i wiem co robię codziennie, po to, że tak samo się ubieram codziennie i mam 10 czarnych t-shirtów i 10 białych t-shirtów. I jeśli zobaczycie wszystkie moje jakieś wystąpienia związane z promocją książki, to zazwyczaj byłam ubrana w jeansy i sweter. Czarny albo szary sweter i jeansy, dokładnie, lewisy 501. I im bardziej mam jakby zaopiekowane te takie podstawy i nie muszę się zastanawiać na przykład nad tym, co zjem. Albo Wiesz, czy wypełniłam jakieś tam moje potrzeby ruchu, czy, czy coś tam? Tym więcej mam przestrzeni w głowie do tego, żeby opiekować się tymi wszystkimi rzeczami, które są zupełnie nieprzewidywalne, na przykład dotyczące prowadzenia organizacji, ale jednocześnie nie przenosić te, tych wszystkich frustracji na osoby, z którymi pracuję, dlatego że mam wrażenie, że przeciwieństwem dobrego przywództwa albo czymś takim, co jest w stanie to mocno naruszyć, jest chaos. Jeśli Ty masz chaos w swoim życiu, to... Ten chaos będzie się po prostu tłumaczył na to, jak wchodzisz w interakcję z innymi osobami, a im mniej go masz w życiu, tym jeśli więcej chaosu spotykacie w pracy organizacji czy w pracy tej komórki, którą się zajmujesz, to będziesz w stanie nim lepiej dysponować. Dlatego na przykład też się mówi o tym, no wiecie, na, nawet o rodzicielstwie i w ogóle, jak teraz przygotowujemy tę te serię o rodzicielstwie, to ona będzie później, we wrześniu, ale jak dużo o tym czytam i słucham, to myślę sobie, jak dużo właśnie te wszystkie aspekty dotyczące wychowania dzieci mają wspólnego z tym, jak współpracujesz z osobami w organizacji. Chociażby przez takie proste rzeczy, jak przez przykład, no nie? Że jeśli ty, twoje dzieci widzą, że ty jesz cukier albo palisz papierosy i mówisz swoim dzieciom nie cukru albo nie par papierosów, on, ale ty to robisz, to one i tak to będą robić. I jeśli na przykład ty jesteś liderem w pracy, e, nie wiem, jesteś prezesem spółki i Siedzisz y, długie godziny po godzinach i mówisz swoim pracownikom, idźcie do domu o piątej, nie pracujcie po godzinach, ale oni widzą, że ty to robisz, to oni też to będą robić. Wiele rzeczy dzieje się przez przykład. Tak też w kontekście wychowania dzieci mówi się o tym, że jakby najpierw zaopiekuj się sobą, a wtedy będziesz dobrym rodzicem, nie? Najpierw załóż sobie tę maskę tlenową w samolocie, a potem dopiero załóż ją dziecku. I ja się bardzo z tym zgadzam. I te kilka rzeczy, które tutaj akurat. Y, sobie wypisałam no to jest yy... wiem że już rozmawiałyśmy kiedyś o tym, że nie każdy musi pójść na terapię i totalnie tak jest ale myślę, że często szczególnie jeśli pracujesz z innymi osobami to to wsparcie takie terapeutyczne, a może jakiś coach yy, może być bardzo przydatne, żeby też weryfikować to jak wchodzisz w te interakcje czy co, jak możesz być w nich lepszy, a lepszy no myślę sobie że szczególnie kiedy i to jest to też czasami temat, który, który ja rozmawiam ze swoimi pacjentami, pacjentkami, że szczególnie jeśli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, czy, czy takie niezdrowe poczucie, no to będzie prosił o mniej pieniędzy w swojej organizacji czy, czy swojego szefa. Nie będzie się wystawiał na jakieś nie wiem, nowe wyzwania, bo będzie przy oczekiwał od siebie porażki albo będzie właśnie miał tak wysoko postawioną poprzeczkę, że będzie właśnie nadszarpywał swoje zdrowie psychiczne, żeby coś ukończyć, mimo że to będzie więcej niż na przykład byłoby wymagane, nie? Bo, bo będzie takie perfekcjonistyczne podejście, więc myślę sobie, że, że tak, ta, taka świadomość i jakaś taka zdrowa, zdrowe poczucie własnej wartości jest tutaj bardzo ważnym elementem. Jasne, szczególnie właśnie jeśli pracujesz z innymi osobami i zarządzasz innymi osobami, bo na przykład może być dużo elementów, z których nie zdajesz sobie sprawy, albo tak zdajesz sobie sprawę, ale nie masz jakoś ich tak dobrze poukładanych, a to czasami nawet może być jedna, dwie wizyty, spotkania, które mogą mocno z tym pomóc. I właśnie myślę, że taka pewność siebie jest ważnym aspektem, świadomość siebie i tego, jaką jesteś osobą w relacjach, i też właśnie jak wchodzisz w te interakcje, i na przykład z czego no niektóre rzeczy wynikają, no bo na przykład czasami jakieś reakcje mogą wynikać z czegoś zupełnie innego niż z reakcji na faktyczną sytuację, a im więcej mamy tej samoświadomości, tym lepiej jesteśmy w stanie reagować nawet sami na siebie, no nie? I czasami, wiesz, no nawet w takiej jakiejś sytuacji, która jest napięta, jeśli masz świadomość siebie i swoich reakcji i tego, z czego coś wynika. Możesz dużo szybciej reagować i na przykład niwelować te sytuacje, no nie? E, więc myślę, że taka praca nad sobą jest naprawdę podstawą późniejszej współpracy w grupach i bardzo dużo daje. No, po prostu też czucie się dobrze ze sobą. Tak, to jest tak strasznie, strasznie, strasznie ważne. Żeby dojść do tego dobrego miejsca ze sobą, żeby później być w stanie dobrze funkcjonować z innymi. I e, później e, mój kolejny slajd w tej prezentacji jest czymś, co my często e, w pewnym momencie mówiłyśmy na koniec podcastu. E, mówiłyśmy, do usłyszenia, stay weird. E, I pomyślałam sobie, że to jest śmieszne, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, wow, to jest mega ważny komunikat. I jak rozmawiałyśmy, jak mówiłyśmy sobie parokrotnie o tym, że stay weird, to tak pomyślałam, że. W sumie wszystkie osoby, które znam, które e, właśnie prowadzą jakieś duże rzeczy, albo organizacje, albo robią jakieś takie rzeczy, które mi imponują, to są w jakimś stopniu właśnie takie weird. I że finalnie one wychodzą na tym dobrze. Myślę sobie, że to też jest trochę taka właśnie. Że finalnie to jest ich taka pozytywna cecha. Tak, ale to może być taka modelująca cecha. To znaczy, jeśli dajesz to przyzwolenie, pokazując też siebie, dajesz przyzwolenie na bycie, Trochę innym, trochę, nie wiem, nawet czasami ekscentrycznym, czy na to, że robisz rzeczy po swojemu i to ci wychodzi, to to też pokazuje ludziom, że nie trzeba iść jakąś taką tampą i schematem. Tak, i myślę, że decydowanie się na to, żeby być taką osobą, jest też mocno wulnerabilne. To prawda. A w ogóle ten cały, ta cała prezentacja jest, yy, się nazywa vulnerable leadership, <grym> czyli wulnerabilne przywództwo. Dobrze, że to powiedziałeś teraz. <grym> tak, zapomniałam to. Ale <laughs> dlatego myślę, że to jest ważne, bo myślę, że stąd się biorą najlepsze pomysły. Tyle rzeczy zostało wymyślonych w taki sposób, że zupełnie byście się nie, nie spodziewali, albo przez takie osoby, które były zupełnie ekscentryczne i nie pasowały do wszystkiego, i szły swoją własną drogą. Więc myślę, że mimo, że żyjemy w systemie, w którym szkoła bardzo stara się, żeby wszyscy do, byli dopasowani do siebie i dzieci w szkole i nauczyciele bardzo piętnuje to, jak ktoś jest inny, a ja uważam, że to powinno być absolutnie promowane, dlatego że to są te osoby, które będą zmieniać świat. To są te osoby, które będą miały najdziwniejsze pomysły i wymyślą sobie: "O, a teraz zrobię to. Ciekawe, czy ktoś chce to ze mną zrobić? O, serio chcesz to ze mną zrobić? No, no dobra, to spróbujmy tak. Dobra, to się nie udało, to spróbujmy tak, to spróbujmy tak. I te wszystkie najdziwniejsze pomysły, one w końcu są tymi, które zmieniają świat. Więc myślę, że to jest coś, co zawsze warto mieć w głowie, żeby być sobą, nawet jeśli jest się dziwnym. Myślałam, że wszystkim innym. A, no. Aż te latem do tytułu książki. <laughs> Może to jest klucz 2. I jakiś czas temu trafiłam na takie badanie, a właściwie opis takiego badania dotyczącego tenisistek i badania tego, które radzą sobie najlepiej. Ale to można przetłumaczyć na każdą inną dziedzinę. Była mowa o takiej tenisistce i właściwie to było mieszane w kilku kategoriach. Umiejętności tam na korcie, motywacji do działania i jakby przyjemności z samego działania. I były tenisistki, które miały takie same umiejętności techniczne i taką samą motywację do wygrywania tych turniejów, ale... Ich fan, ich zabawa z tego, jakby wiesz, to, to, że się cieszą z tego, że sobie grają w tego tenisa, było na różnym poziomie. I osoba, tenisistka, która miała wszystko na najwyższym poziomie i również dobrą zabawę z tego, że mogła grać w tego tenisa, wygrywała każdy konkurs. Dlatego, że strasznie ciężko jest mierzyć się z kimś, kto oprócz tego, że jest dobry w tym, co robi, ma z tego prawdziwy fan i, i dobrze się bawi. I jasne, jak powiedziałam to jeden raz, jak prowadziłam to i, i pomyślałam sobie, wow, to był totalny fail, to ktoś mi powiedział, a bo, bo powiedziałam, że bardzo ciężko jest wygrać z kimś, kto ma fan z tego, co robi. I jak powiedziałam to wtedy, to w takim środowisku mocno aktywistycznym, to usłyszałam, ale co to znaczy wygrać? Przecież czy my tu musimy ze sobą rywalizować? I to zupełnie nie, nie chodzi o to, jakby nie chodzi o faktyczną wygraną tylko chodzi jakby o wygraną dla samego siebie, no nie? Tak samo jak mówiłyśmy w odcinku o życzliwości w relacjach, gdzie też ta wygrana w związku nie... nie um, czy nie chodzi właśnie o jakąś wygraną kłótni, tylko o taką wygraną dla dobra tego związku, nie? Że, że to jest taka sytuacja win-win. Tak, dokładnie, że tutaj nie chodzi o jakiś order, który się dostaje na sam koniec, tylko bardziej chodzi o to, że osoba, która dobrze się bawi przy tym, co robi... I nie mówię tutaj o tym, że jakby dobrze się bawi jest bardzo względne, bo dla mnie na przykład tym fan jest... Prowadzenie fundacji, jest robienie podcastu, jest robienie startupu, bo mnie to ciekawi i ja chcę to robić i jest to dla mnie ekscytujące. I nawet jak są jakieś trudności, to jestem w stanie je lepiej przezwyciężać, dlatego że ogólnie myślę sobie, że mam z tego przyjemność i że jest to dla mnie czymś właśnie takim, co chcę robić, a nie że przychodzę do pracy i muszę, no nie? Dlatego też na przykład. Opowiadam Wam o tym w taki sposób, bo myślę, że to, o czym mówię, jest super ciekawe. Tak, ale to też, to też nie musi być coś takiego super dużego, bo gdzieś tak parę lat temu też zaobserwowałam taki. Nie wiem, czy można nazwać to trendem, no bo to pewnie też bardziej chodzi o, o może właśnie taką wielkomiejską bańkę, ale no ja pochodząc z małego miasta, słyszałam od rodziców i od wszystkich nauczycieli w liceum, że trzeba iść na studia, 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 obojętnie jakie, ja, ale studia. Nawet jak chcesz poprawiać maturę, bo na przykład chcesz iść na medycynę, to i tak iść na jakieś studia, obojętnie jakie ja, na ten rok co jakby, no... niekoniecznie przecież jest rozwiązaniem dla każdej osoby gdzieś tam trochę bardziej inteligentnej, tak? No, bo, bo już było takie założenie, że jeśli jesteś w liceum, to musisz iść na studia. Podczas gdy zaobserwowałam od paru lat właśnie taki powrót do też rzemieślniczych zawodów i na przykład, nie wiem, osobę, która jest super cukiernikiem, która też się kształciła w jakichś e, zagranicznych szkołach i... E, w dużej mierze gdzieś tam można też się tego samemu nauczyć tak, ale jeśli masz jakiś taki pociąg do wiedzy, to chcesz uczyć się tego w jakiś super fajny, ciekawy sposób, to, to też jakby są jakieś organizacje, czy, czy miejsca, w których można to zrobić. Dużo osób teraz na przykład idzie no w jubilerstwo i kończy takie właśnie szkolenia jubilerskie i na przykład zaczyna od robienia bransoletek z koralikami, coś, co jest zupełnie też intuicyjne i proste, a później wkręca się w to i na przykład zaczyna robić jakieś swoje własne Rzeczy ze srebra, czy, czy nie wiem, stali, czy złota. E, więc jakby jest dużo takich też naprawdę małych rzeczy, które od których można zacząć, a które mogą się przerodzić prze w jakąś, właśnie małą firmę, a może większą firmę. I to też nie chodzi o to, że, mm, że trzeba mieć jakiś wielki pomysł. Czasami to jest po prostu coś, co ktoś robi z sercem, i nie musi być to jakieś. Innowacyjne czy bardzo oryginalne, ale po prostu jeśli masz do tego zajawkę i chcesz to robić, bo dobrze potrafisz to sprzedać, ale w takim sensie, że, że ludzie widzą, że to jest robione z jakimś takim, nie wiem, przesłaniem, czy, czy jakoś właśnie nawet tym małym sumptem, ale no jakoś jest to, jest to ciekawy produkt, no to tak, ludzie chcą to. Ludzie chcą to potem kupować. I ja też często kupuję rzeczy, które są z jakiejś właśnie, nie wiem, polska ceramika, czy jakieś tam inne, inne pierdoły, mimo że staram się nie wydawać pieniędzy na jakieś na przykład na kubki, które cały czas zbijam. Ale mam poczucie, że. że to mnie gdzieś tam przyciąga i widzę, jak ktoś dużo pracy w to wkłada, i serca, więc e, nawet, nie wiem, czasami kupienie e-booka jakiejś osoby, którą obserwuję i lubię, jest dla mnie bardziej takim symbolicznym wsparciem niż e, kolekcjonowaniem tych e-booków. No tak, dokładnie. I dokładnie to miałam na myśli, mówiąc, że wtedy wygrywasz, bo wtedy żyjesz takie życie, jak, jak chcesz żyć, i nie, nie musisz zmuszać się do robienia rzeczy, tylko myślisz sobie: o, fajnie. Teraz wypróbuję nową technikę robienia mm -hmm. tego. Wiecie, tak jak na przykład jesteście dziećmi i myślicie sobie, o, a może zrobię to w ten sposób. A co się stanie, jak zmieszam te dwie farby? Albo, nie wiem, o, a ta kredka rysuje w taki sposób. Jakby to, to jest bazowanie na takich bardzo, bardzo prostych pobudkach, jeszcze prawie dziecięcych. Natomiast to, o czym mówię, to, że właśnie, że przez to, że to będzie dla was fajne i ciekawe i eksperymentujące, to, to po prostu nie będzie czuło się jak praca. A jeśli coś dla kogoś jest pracą i nie czuje się, jakby było pracą, no to jest moim zdaniem totalna wygrana, najlepszy deal ever. I oczywiście, jeszcze to zaznaczę, bo to się też pojawiło na moim spotkaniu z aktywistami, to myślenie jest absolutnie uprzywilejowane. I tak, musisz mieć najpierw zapewnione podstawowe potrzeby, takie jak potrzeby. Mieszkania. W, nie wiem, nie być głodnym, mieć gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Bo to, to, to ten zarzut się pojawił, że no, ale żeby sobie móc robić to, co się lubi, to trzeba mieć zapewnione podstawowe potrzeby. Tak, absolutnie. Tylko nie o tym jest ta rozmowa, no nie? Rozmawiamy bardziej o takim kreatywnym myśleniu, o szukaniu swoich rzeczy, kiedy mamy na to przestrzeń, a nie o zapewnieniu sobie podstawowych Potrzeb, no bo wydaje mi się, że jest to dosyć oczywiste. Czasami te dwie rzeczy mogą się łączyć, wtedy jest super, czasami może to być trudniejsze, ale być może znajdziecie przestrzeń na to, żeby poszukać czegoś, co was faktycznie cieszy i ekscytuje, jak już ustabilizujecie swoją sytuację. I idąc dalej, umieściłam taki slajd, za który sobie pomyślałam, że okej, okay, to może być moja ostatnia, pierwsza i ostatnia wizyta na uniwersytecie, dlatego że slajd nazywa się Sometimes you have to fuck around to find out. I może kojarzycie to wideo z internetu, gdzie osoba na wykresie pokazuje, ile trzeba fuck around, aby find out, ale. O, ja tego nie znam, nie widziałam, że to jest jakieś. Filmy. O nie? Wydawało mi się, że to było w pewnym momencie takie wiralowe wideo. Dużo też y, ostatnio gdzieś widziałam, y, jakichś takich stwierdzeń dotyczących tego, że właśnie praca kreatywna wymaga, wymaga tego, żeby po prostu czasami usiąść i się ponudzić, nie? Albo sobie coś potestować, albo sobie coś popróbować. I na przykład, wiecie, jak wynaleziono grafen. Że tych dwóch noblistów, którzy dostali Nobla za znalezienie tego grafenu, siedziało po godzinach w laboratorium, i jeden z nich przyklejał taśmę klejącą do chyba nie pamiętam, czy to był kawałek węgla, czy to był taki grafit z ołówka. I przyklejał sobie tak taśmę klejącą i patrzył, że. Na niej zostaje taka, taki, taka cienka powłoka tego em, grafitu, czy tego, tego węgla. No i tak sobie pomyślał, że a może sobie to zbadam. I tak powstał grafen. Najbardziej trwały materiał na Ziemi, za który oni dostali nagrodę Nobla. Okej. Okay. Kumacie, bo siedzieli po prostu po godzinach w laboratorium i sobie przyklejali z nudów taśmę klejącą. No niesamowita historia. I przez to, że mieli przestrzeń na to, żeby sobie posiedzieć i się ponudzić... Wymyślili właśnie to. I ja, przez to, że miałam przestrzeń na to, że żeby sobie pochodzić na spacery i posłuchać podcastów, wymyśliłam aplikację Meditate. I przez to, że wiesz, że masz przestrzeń na takie kreatywne myślenie i na próbowanie, i że coś ci się nie uda, i próbowanie jeszcze raz, i że coś ci się nie uda, i próbowanie jeszcze raz, to jest właśnie ta przestrzeń, w której jesteś w stanie znaleźć te wszystkie niesamowite rzeczy. Ale musi ci się nie udać, ale musisz też spróbować. E, I myślę, że jeśli jest jakaś myśl, z którą bym chciała was zostawić po tym, to właśnie to, żeby próbować różne rzeczy i dziwne rzeczy i dawać sobie przestrzeń na, na błędy. Dlatego, że podstawowa rzecz, którą ja implementuję w głowach osób, z którymi pracuję, i uważam, że to jest jedna z moich najlepszych nauk, e, i, i, i się czuję jak orędowniczka tego, czyli done is better than perfect. Zrobione jest lepsze od perfekcyjnego, dlatego że to też jest ważne w kontekście bycia tą, tym liderem, liderką, czy jakimś tam menadżerem, menażerką, czy osobą po prostu, która y, f, jakoś prowadzi rzeczy, bo Twoja postawa do robienia rzeczy jest determinująca to, jak inni będą je robić dalej, i uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, też jeśli chodzi o leadership, że. Osoby w Twojej organizacji patrzą na Ciebie i będą robić tak jak Ty, tak jak Twoje dzieci, będą powtarzać Twoje zachowania. I bardzo ciężko być na przykład perfekcjonistycznym liderem, a potem mówić innym: Done is better than perfect. To tak nie działa, więc trzeba po prostu pokazywać to swoim przykładem i na przykład czasami wysłać newsletter, w którym jest niezapedatowana lista patronów i matronek, i potem wysyłać to ręcznie, <laughs> mimo że ktoś Ci powiedział, nie wysyłaj. Muszę zupdateować listę patronów i patronek. To byłam ja. Ale, ale czasami wysłane jest lepsze od yy, z niewysłanego z zupdateowaną za, listą. No nie dla wszystkich jest lepsze, bo <laughs> potem ktoś na nas pisze, że nie dostałem newslettera, można zariować. No dobra, ale jakby w ogólnym rozrachunku 80% jakby jest lepsze. I zawsze myślę, że no tak. że właśnie to trochę tak działa, że możemy chcieć dopracowywać to do perfekcji i na pewno możecie posłuchać o tym w naszym odcinku, dokładnie antyperfekcjonizm, bo tam o tym już dużo rozmawiałyśmy, że naprawdę bardzo często zaraz zapomnimy o tym. Myślę, że to, że to jest już kolejny raz to powtarzam w naszym podcaście. Ale, done is better than perfect, to jest jedna z takich moim zdaniem ważniejszych rzeczy, szczególnie w pracy z innymi ludźmi, w pracy organizacji. I też jest to coś, co daje przestrzeń osobom, z którymi pracujesz, do tego, żeby robiły rzeczy i żeby popełniały błędy, ale żeby stawały się samodzielne. I dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że na przykład w pracy fundacji można zwariować. Ja bym mogła. Mikro zarządzać każdą jedną sytuacją, a my robimy dużo rzeczy. Robimy kampanię, robimy podcast, wysyłamy newsletter, ale też na przykład organizujemy wydarzenia. I ogromną przyjemnością jest dla mnie to, że na wydarzenia fundacji można zwariować i ja mogę tylko przyjść, ewentualnie napisać kilka maili, które łączą. Kogoś, jedną osobę z drugą, czy coś tam zrobić, jakieś drobne wsparcie, ale mam ogromną przyjemność z tego, że jest to coś, czym zajmuje się Dorota, i ona się z tym zajmuje w pełni samodzielnie. I nawet jeśli są jakieś trudne sytuacje albo decyzje do podjęcia, w których możemy jej doradzić, to ja za każdym razem mówię, Uważam, że ta sytuacja wygląda tak i tak, albo jeśli mogę Ci w czymś pomóc, to powiedz, ale w dalszym ciągu zdaje się na Twoją decyzję, dlatego że Ty jesteś odpowiedzialny za ten projekt i wierzę, że najlepiej wiesz, jaka podjęta decyzja będzie tą właściwą. I myślę, że to jest ogromny sukces tego właśnie, że wierzę też, że dane jest better than perfect, i że nawet jakby coś tutaj się nie udało, to to nie będzie jakiś, jakaś ogromna rzecz. Wiesz, że każdy taki każda, każda jakaś yy, pomyłka czy porażka uczy nas na później. Ale w ogólnym rozrachunku to nie jest jakaś taka ogromna rzecz. I w większości sytuacji chyba tak jest. I myślę, że to jest super ważne. To co? Możesz zakończyć już e, swoim ostatnim przesłaniem? Kończąc e, ten przydługi monolog, myślę, że. To wszystko sprowadza się do jednego, być może o wulnerabilności będziemy jeszcze mówić później i więcej, ale myślę, że to wszystko właśnie sprowadza się do takiego okazywania swojej wulnerabilności i swojej, swojej niedoskonałości, czy swoich wątpliwości. Mówienia nie wiem jak to zrobić, albo mówienia pomóż mi, bo mam za dużo na głowie, nie radzę sobie sama. I pokazywania wobec innych osób, z którymi pracujesz, tego, że nie wiesz, że szukasz właściwej odpowiedzi i że potrzebujesz wsparcia, bo robiąc to, te osoby będą robiły to wobec ciebie. I jasne, że łatwo mi tak mówić, a później, kiedy ja jestem w tej sytuacji, to zbieram się do tego dwa tygodnie, żeby coś powiedzieć, i jestem na maksa zestresowana i przygotowuję sobie w głowie, co powiem i tak dalej, ale wydaje mi się, że z każdym kolejnym razem jest trochę łatwiej i trochę łatwiej. I finalnie tworzy to bardzo taką pozytywną i dobrą strukturę tego, jak wygląda wymiana w środku organizacji, pozwala osobom na bycie sobą, o czym mówiłyśmy wcześniej. I to, że ktoś może być sobą i, i ma przestrzeń do tego, żeby popełniać błędy, jest wspaniałym gruntem do tego, żeby powstawały nowe pomysły, które nie powstałyby w sztywnych ramach organizacji, które nie daje przestrzeni na to. No dobrze, Dodajcie nam znać, czy. Ten odcinek był dla Was pomocny i czy ten temat Was interesuje? Bo myślę, że Kleo ma jeszcze dużo do powiedzenia w tym temacie i może też potrzebowalibyście na przykład jakichś praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak właśnie być przywódcą, liderem, albo po prostu w jakimś małym, małym stopniu osobą zarządzającą jakimś projektem czy grupą osób. Nie piszcie mi też, że powinnam zostać prezydentką. Już kilka razy ktoś mi tak napisał. Dlatego, że ja nie chcę. I też nie masz jeszcze 35 lat. Ale jak będę miała 35 lat, to też nie chcę. Jestem okay. zdegustowana polityką. Też bym nie chciała. Ale mnie nikt o to nie prosi. <laughs> um. Tak, to możecie zostawiać nam e, wasze opinie, wskazówki, wrażenia na Spotify e, pod tym odcinkiem, albo pisząc do nas na podcastmałpa.pl, albo na naszej grupie na Facebooku, m, można zwerywać społeczność, e, albo nie wiem gdzie jeszcze, pisząc listy. Na YouTubie. O, na YouTubie w komentarzach, tak. Ale te komentarze na Spotify dobrze działają, albo na Instagramie. Bądźmy w kontakcie, jeśli chcecie o tym pogadać. Mnie to dosyć interesuje, i ja mam jeszcze bardzo dużo punktów tutaj rozpisanych, ale ten warsztat trwał dwie godziny. Tutaj staramy się ograniczać czasowo nasze odcinki, więc będzie to krótsze, a to jest po prostu jakiś taki zbiór moich przeróżnych przemyśleń, właśnie dotyczących. Współpracy z innymi i, i robienia fajnych rzeczy, i jak robić, żeby to robienie fajnych rzeczy też było fajne dla wszystkich. Mam nadzieję, że było to dla Was y, choć odrobinę interesujące albo inspirujące. I do usłyszenia za tydzień. Pa!